i Panie Chrystusie, udzielił przed świętem świętego Józefa, które w tym roku jest przeniesione ze względu na to, że dzisiaj jest niedziela Wielkiego Postu. Zastanówmy się nad tymi cnotami, które świętego Józefa uczyniły godnym stanie się opiekunem Najświętszej Marii Panny i samego Słowa wcielonego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszą tego cechą było absolutne posłuszeństwo woli Bożej. Bóg Ojciec nie mógł powierzyć swojego Syna komuś, kto by nie wypełniał Jego woli w sposób doskonały. Skoro święty Józef miał zastępować Boga Ojca na ziemi, to musiał onże święty Józef w sposób doskonały pełnić wolę Bożą. Niczym iść za swoimi mniemaniami, za sobą samym, za swoimi upodobaniami, ale po prostu za wolą Boga, który jest w niebie. Widzimy to doskonale w żywocie świętego Józefa, który miał bardzo trudną misję do wykonania, ale był posłuszny w sposób doskonały wszystkiemu temu, co rozkazywał Bóg przez sny, przez swoich aniołów. I stąd też święty Józef stał się godny, by stać się opiekunem Maryi i Jezusa. Właśnie to posłuszeństwo. To jest najważniejsza rzecz, z której wypływa Jego pokora i wypływa Jego czystość, wypływają wszelkie inne Jego cechy, jak chociażby dobroczynność i tak dalej. Posłuszeństwo jest tą cnotą, której nienawidzi diabeł najbardziej z tego względu, że sam diabeł stał się nieszczęśliwy na wieki przez swoje własne nieposłuszeństwo. Dopiero potem przyszły inne grzechy. Zatem chcąc być umiłowanymi dziećmi Bożymi, a przecież chcemy tego, musimy upodobnić się poprzez ducha posłuszeństwa do świętego Józefa. A to oznacza zdanie się na wszelkie wyroki Boże. W życiu świętego Józefa musiał on jednokrotnie w tym sensie zadawać gwałt swojemu rozumowi, mając do wypełnienia rzeczy, których on nie pojmował, które może jedynie jakoś tam przenikał, których się domyślał, ale których nie do końca pojmował. Nie pojmując dokładnie wyroków Bożych, był on posłuszny. Człowiek chciałby zazwyczaj rozumieć, chciałby dać dopiero wtedy, by się wykonywać plany Boże, kiedy je rozumie, kiedy są one według niego racjonalne, to znaczy do ogarnięcia z punktu widzenia życiowego doświadczenia i ograniczonego ludzkiego umysłu, ograniczonej ludzkiej wiedzy. Pan Bóg żąda natomiast posłuszeństwa od nas wtedy, kiedy wydaje się po ludzku rzecz biorąc, że coś nie ma większego sensu, co jest wręcz sprzeczne. Dlatego musimy prosić świętego Józefa, ducha posłuszeństwa, a wtedy wszelkie inne cnoty, które on posiada, będą nam również udzielone, chociażby cnota czystości, cnota ubóstwa. Duch ubóstwa jest również konieczny, ten duch oderwania się od rzeczy światowych, konieczny do naśladowania pełnego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Święty Józef jest wielkim orędownikiem w niebie i jest również orędownikiem Kościoła Świętego, jest jego opiekunem i patronem. W tych dzisiejszych czasach dobrze jest wiedzieć, że mamy wielkiego świętego w niebie, który opiekuje się nami jako katolikami, który nas nie opuszcza. Jeśli ludzie tego świata pytają się nas i szydą z nas, ilu was jest, ile armii posiadacie, możemy im śmiało powiedzieć, mamy największego ze świętych, który jeden z największych świętych, świętego Józefa, który staje po naszej stronie, świętego Michała Archanioła i innych świętych. Żadna armia nie jest tak potężna jak ci święci, którzy stoją w najbliższym otoczeniu tronu Bożego, którzy są obok Jezusa Chrystusa, którzy wypełniają Jego rozkaz. Tak wielkich mamy świętych, dlatego nie należy się bać. Jak święty Józef nie bał się zabrać do siebie Maryi, nie bał się pójść do Egiptu na wygnanie, na daleką, niebezpieczną wędrówkę, nie bał się wziąć na siebie wielkiej odpowiedzialności, tak i my nie powinniśmy się bać, bo razem ze świętym Józefem jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy z nim razem bezpieczni również dlatego, że jest on patronem dobrej śmierci. Przy jego śmierci był Jezus i Maryja. Dlatego lepszej śmierci nikt nie może sobie wyobrazić. Śmierć, gdy ma się u swojego boku Jezusa i Maryję, przestaje być czymś strasznym, przestaje być rzeczą
straszliwą karą Bożą staje się czymś wręcz błogosławionym, bo oznacza ono przejście do lepszego żywota. Na nadzorną śmierć trzeba sobie zasłużyć dobrym chrześcijańskim życiem i naśladowaniu cnót świętego Józefa. Prośmy go zatem przed jutrzejszym świętem o to, by opiekował się nami, naszym życiem, naszym również majątkiem. On był najlepszym zarządcą dóbr, które posiadał, którymi dysponował, rozporządzając niewielkim przecież majątkiem rodziny, świętej rodziny w ten sposób, że niczego jej nie zbywało, a dzięki temu majątkowi mógł on wspomagać i świątynię, i ubogich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochłonął Jezus Chrystus. Amen. Niech pokona serce Maryi. Módl się za nami. Święty Józefie. Módl się za nami.